Przedtem ubiłem czarnych, a teraz z nimi obozuję. Wielka polityka. Cóż nam do tego? A właśnie, że powinniśmy mieć swoje zdanie. Interesować się... Proszę, proszę. Czego? Potrzebuję dziwki. Tego towaru ci u nas dostatek. Ale zanim którąś wybierzesz, najpierw musisz pokazać pieniądze. Mam swoje zasady. Mam wystarczająco dużo renów. Oto moje dziewczynki. Wybieraj, białowłosy. Żyją? Ano, żyją. Tak po prostu? Co w tym dziwnego? Gdzie indziej żyją oszluzgi, utopce, a tu trole. Mostów nie budują. Jesteś wreszcie. Gdzie Triss? Nilfgaardczycy zabrali ją ze sobą do Lok Muin. Co? Rzucono na nią zaklęcie. Zamienili ją w figurkę. Kompresja artefaktowa. Muszą mieć potężnego maga. Mieli. Bez niego Szilard nie zdoła jej odczarować. Ale w Lok Muin będzie pełno czarodziejów. To nie wszystko. Dostali Triss dzięki Cynthii. Cynthii? Okłamała cię. Wracamy do Vergen, natychmiast! Thank you.
co? Bla, bla, bla. Kurwa, głupia byłam. Naciesz się tą chwilą, Wiedźminie. Filippa Eilhart oszukana przez tanią dziwkę z Nilfgaardu. Znajdę ją. A kiedy ją znajdę, zabawimy się jak nigdy wcześniej. Będzie żałować, że jej matka się nie wyskrobała. Róża pamięci przepadła. Otóż nie. Żmija Cynthia tak się śpieszyła, że zostawiła swoje bibeloty. Wśród nich? A i owszem, róże pamięci Triss Merigold. Czas ucieka, Geralt. Ten kwiat umiera. Więc na co czekamy? Chciałeś o czymś porozmawiać? Pamiętaj o antidotum dla Saski. To bardzo ważne.